Test Fest to najważniejsze wydarzenie na polskiej scenie testerskiej i teraz była jego kolejna edycja. Czas podsumować, jak było. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 6 marca 2023. Dzisiejszy odcinek jest trochę bardziej starej formie, nagranej jednym cięciem, może będą jakieś edity, ale jest to nagrane jako jeden stream moich myśli, bo wydawało mi się, że to będzie najlepsza forma, żeby omówić co było na TestFeście. I zaczniemy sobie od tego, że powiem trochę czym jest TestFest, następnie przejdziemy sobie na przemian przez prezentację i moje luźne przemyślenia o pewnych rzeczach, co się działy na wydarzeniu. I dla osób, które nie wiedzą, tak jak powiedziałem, w mojej opinii, TestFest to jest najważniejsze wydarzenie na polskiej scenie testerskiej. Test dwa razy może być większy, ale uważam, że to, co robią organizatorzy TestFestu, naprawdę zasługuje na docenienie, bo jest to konferencja, która jest organizowana kompletnie za darmo, jest zrobiona wolontaryjnie. Organizatorzy nic na tym nie zarabiają, a prezentują poziom, do którego niejedna płatna konferencja nie potrafi dogonić. I moim zdaniem. Edycja z tego roku była jedną z najlepszych, jaką do tej pory zrobili I pokazując to, ile oni byli w stanie uzyskać tutaj za darmo W sensie, przepraszam, bez kosztów dla nas Naprawdę pokazuje poziom ich klasy Nie jedna konferencja płatna w szczycie IT Gdy było dużo pieniędzy na szkolenia i tak dalej Nie potrafi uzyskać tego poziomu, co oni zrobili w czasie, gdzie nie ma pieniędzy w IT Okej, okay. więc Skoro sobie o tym powiedzieliśmy to e, zdaję sobie sprawę, że niestety 400 osób to jest mało. To jest mimo wszystko stosunkowo mały event, a jeśli chociażby spojrzeć na grupę testowania oprogramowania, jest nas ponad 50 tysięcy w Polsce, jak nie o wiele, wiele więcej, więc nie wszyscy mogliśmy być na tym evencie. Na szczęście większość osób, co występowała, be, ma swoje prezentacje także na innych eventach, więc będzie można je też zobaczyć. Ehm. Ja bym chciał zacząć od paru highlightów. Pierwszym będzie prezentacja Przemka. Przemek jest widzem IT Morning. Regularnie się udziela w komentarzach. I jest byłym farmaceutą. Parę razy mi też doleca, dolecał, jak chorowałem. Miałem problemy z gardłem, jakie. Je... Suplementy czy leki będą w stanie mi pomóc, więc jest dość mocno związany z kanałem, dlatego zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby być na jego prezentacji. A miał naprawdę zacięty slot, bo w jego slocie występowała także Kinga Witko i chłopaki z jak testować czyli specjaliści od Playwrighta. Przemek, moim zdaniem, zrobił rewelacyjną robotę. Jego prezentacja budowała empatię. On opowiadał o swojej pracy jako farmaceuta, jak miał do czynienia z oprogramowaniem i jak takie case'y, które dla nas wydają się no byłyby na często edge sami, które moglibyśmy zignorować. Dla niego oznaczały często wkurzonych pacjentów, problemy z wydaniem leków, bo system nie był w stanie nic o tych lekach powiedzieć, czy wręcz błędne leki. I to naprawdę był duży problem. Na szczęście yy, później Przemek też przeszedł do drugiej strony, pokazywał, jak jego doświadczenie farmaceuty, właśnie jego doświadczenie z domeną, naprawdę pomaga mu w obecnej pracy, gdzie też pracuje przy takich systemach. Była to bardzo cudzo, fajna prezentacja. Moim zdaniem było, był humor bardzo dobry. Między innymi nie spoilując większość jego dowcipów, ale bardzo mi się spodobało, jak mówił, że nie, oni nie mają grafologii na studiach i to, że umieją tak czytać te nieczytelne recepty, to jest po prostu lata doświadczenia. E Prezentacja moim zdaniem nadaje się na Keynote. Jest to taka mi, 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 miła, przyjemna, miękka prezentacja, z której każdy coś wyciągnie, każdy będzie miał coś do przemyślenia, by patrzeć inaczej na swoje testowanie. I ten temat empatii prowadzi mnie do drugiej rzeczy empatii względem organizatorów. Dlaczego? Między innymi udostępniając w przeszłości informacje o tym, że test jest szuka partnerów. Padło trochę krytyki, że no, gdyby oni mieli tak porąbanego procesu dostania się na konferencję, to by może mieli więcej partnerów. Co wydaje mi się, że jest trochę wyciągnięte w ogóle błędu logicznego, bo jedno za bardzo nie ma wspólnego z drugim. Ale jest dużo krytyki na temat, jak test Fest wybiera osoby, osoby które dostają wejściówki. Jeśli nie wiecie o co chodzi, w wypadku Test to trzeba, jak się ludzie śmieją, napisać esej, czemu chce się pójść na konferencję. I e, ja rozumiem, że może wydać się to trochę żenua, ale mamy do czynienia z polskimi przepisami. Dlaczego? W przeszłości TestFest próbował paru rzeczy. Były lata, gdzie wejściówki były na zasadzie takiej, że były wrzucane na platformę ala la Evnea i było First, first Conference first Serve. Czyli się wchodziło na tą platformę, głosowało się na co chce się pójść, że na tą wejściówkę. Trafiliśmy w czas, dostawaliśmy. Oczywiście te serwisy nie chcą współpracować z takimi małymi eventami, że mimo, że test zgłaszał informację prośbą o to, żeby w dany moment zmoczyć serwery, wszystko to było olewane, a dorzućmy do tego, że jest u nas dużo automatyków, którzy tworzyli skrypty, żeby po prostu jak najszybciej zdobyć te wieściówki, kończyło się na tym, że to nie działało i ludzie byli naprawdę sfrustrowani, wylewając wielkie czary goryczne na organizatorów. Zaznaczę też, że to co może się wydać najbardziej proste, losowanie nie wchodzi też w grze. Losowanie w momencie, gdzie jest wejściówka na event, którym no w pełnej teorii jest darmowy, ale jednak jego wartość jakaś istnieje, podlega pod prawo do loterii i naprawdę bardzo mało firm, w sensie rodzajów organizacji ma prawo organizować loterie pieniężne, co między innymi wymaga komisji i wielu rzeczy. Ja sam w przeszłości parę razy robiłem konkursy i powód, dla którego nigdy nie robiłem lauterii, tylko zawsze był konkurs z jakimiś jasnymi zasadami, jak można dostać nagrodę, jest podyktowane właśnie tymi przepisami, więc niestety sytuacja z y, losowaniem tutaj wszystkim nie jest możliwe i wszystkie inne opcje, które by umożliwiły jakoś wybrać tą wejściówkę w inny sposób, wymagałyby o wiele większy nakład pracy dla organizatorów, którzy przypomnę robią to za darmo, więc y, to chciałem trochę zaznaczyć bo y, dużo krytyki, które słyszę względem testfestu uważam, że czasami jest słuszna ale też ludzie zapominają, że to są osoby, które robią to za darmo. Robią to po godzinach, poświęcając swój czas, swoje pieniądze i oni nic z tego nie mają. Oni nie zarabiają na tym evencie, tylko do niego dokładają. Więc myślę, że czasami trzeba mierzyć poziom naszych oczekiwań względem tego, co oni mogą dostarczyć. Mimo wszystko rozumiem tę frustracje i nie mówię, że oni nie zasługują na krytykę, bo są pewne rzeczy, które można poprawić, które nie zawsze, nie zawsze mogą dość zadziałać. Dwa takie przykłady, które chciałem przetoczyć, tego co nie zadziałało, przynajmniej dla mnie. Po pierwsze, to Hotel IBLIS trochę zaczyna już się starzeć. Niestety, nie jest to do końca może wina organizatorów, ale mimo wszystko oni wybierają miejsce i też wiem, nie mają za dużo wyborów. Po pierwsze, nie wiem, co jest zgrane, ale temperatura w tym hotelu jest po prostu kompletnie dziwna. W niektórych miejscach, na niektórych salach nie dało się siedzieć, człowiek nie zdejmował bluzę, a wchodziło się do sali obok i jest już takie chłodzenie, że trzeba założyć nawet kurtkę, żeby wytrzymać. No i oczywiście mikrofony. Na paru prezentacjach siedząc z tyłu nie słyszałem w ogóle co się dzieje, o czym mówią autorzy, speakerzy. I z tego co rozumiem, problem był taki, bo z, postanowił sobie Ibis właśnie teraz testować nowe mikrofony. E, jakkolwiek wiem, że to jest wina hotelu, jednak, tak jak wspomniałem, testfest jako. my nie przeszliśmy tam do hotelu, my przeszliśmy na testfest, więc. też pytanie, na... to jest właśnie przykład takiego, że nie wiem na ile powinienem w ogóle zwracać uwagę. Bo tak jak mówiłem, to jest event darmowy i nie mają dużej ilości opcji we Wrocławiu, jednak jest to coś, co mi ewidentnie przeszkadzało. Drugą rzeczą, którą mam zastrzeżenie, jest keynote otwierający. Emma zrobiła bardzo fajną prezentację o quality coachingu i bez dwóch zdań muszę powiedzieć, że to jest prezentacja z całego dnia, z której wyciągnąłem najwięcej. Ale myślę, że fakt, że ja dużo z niej wyciągnąłem, pokazuje, że to była trochę prezentacja nie, niewłaściwa na keynote, bo rozmawiałem z ludźmi na korytarzu po prezentacji i zresztą jak sam czytałem agendę, tak odniosłem wrażenie, czy to jest na pewno temat na keynote, bo jest to prezentacja omawiająca rolę quality coacha. W teorii ona mówi, jak każdy z nas może pewne te cechy przejąć, ale ewidentnie ona była adresowana do bardziej osób seniorskich i liderskich, więc... Dużo osób na tej prezentacji czuło, że niespecjalnie widzi e, w, wartość tej prezentacji dla siebie. I jak rozmawiałem po, po niej z ludźmi, trochę były takie odczucia. Dodatkowo, mimo że Emma zrobiła bardzo dobrą prezentację, wydaje mi się, że brakowało tutaj tego takiego trochę błysku, energii, która powinna charakteryzować właśnie takiego kinota otwierającego. Jest to tyle dla mnie widoczne, bo ewidentnie jestem w stanie powiedzieć, że prezentacja Przemka w tym miejscu sprawdziłaby się o wiele lepiej. Oczywiście jest pytanie, czy Przemek dałby radę jako keynote, bo jest stosunkowo nowym speakerem, więc pytanie, czy by go to nie przyrosło. Jednak, no, jak wiecie, moje wymagania do keynote'ów są bardzo wysokie i niestety ta prezentacja go nie spełniło, spełniła. Jeśli chodzi o prezentacje inne, to to, co muszę powiedzieć, Dużo tych prezentacji było dobrych Nie było to prezentacje, z których coś wyciągałem Jak już zaznaczałem Ale były to prezentacje przygotowane rzetelnie Jeden z takich przykładów dla mnie była Prezentacja o stabilizacji testów Don't be flaky Po pierwsze, to był chyba pierwszy raz Jak widzę prezentację z Komarchu I chłopaki mieli bardzo fajnie zrobione Slajdy, były one ciekawie zaprezentowane I mieli Dużo przemyśleń, z którymi ja się zgadzam Nie było tam nic odkrywczego ale wiele rzeczy co mówili na temat jak się właśnie nie stabilizuje testy, zwłaszcza, że podawali przykłady w Selenium, co myślę, że To jest chyba największy zarzut, dla wielu osób Selenium już jest legacy i wiele rzeczy o których oni mówili Ani w Cypressie, ani w ani nawet w IO już się nie robi, bo to są trochę przestarzałe podejścia, a te, auto, te frameworki już to obejmują Też ym, ja się bardzo cieszę po tym, bo sobie przypomniałem wszystkie moje przygody ze stabilizacją testów w Selenium, że już tego nie muszę robić Jedna rzecz co mi się tutaj mocno zwróciła uwagę to jest fakt ile oni mają pieniędzy do przepalenia w komarchu bo jak tak patrzyłem i liczyłem sobie na szybko w głowie ile kosztuje ich ta stabilizacja bo oni naprawdę lecą po bandzie z tą stabilizacją robią naprawdę rozbudowany proces który moim zdaniem przynosi rezultaty ale myślę że dla większości osób jest nieuzyskiwalny taki poziom inwestowania tyle czasu w te testy. Bo potrafią odpalać przez weekend całe suty po 200 razy. Co jak tak patrzę na koszty. Infrastruktury, chociażby samej, to wydaje mi się, że no, jeśli mamy coś w AWS-ie, to mogło nas to sporo kosztować. Więc e, mam tutaj pod tym względem trochę zastrzeżenia, ale prezentacja była dobra i też mi trochę pomogła, e, gła, bo ja będę robił na automatyzacji testów w praktyce warsztat stabilizacji testów. Więc tak miałem okazję zobaczyć, jak inni podchodzą do tego problemu. I trochę pomyśleć, co mogło się by zaktualizować w moim warsztacie. Um, oczywiście tutaj to, dlaczego też patrzyłem na te koszta, ile to kosztuje, jest, bo przyznam się szczerze, u nas jest obecnie kryzys na rynku. I to było też wreszcie na konferencji. Nieważne z kim się gadało, to bardzo często pytanie jest, jak sobie radzisz, jak radzi sobie twoja firma. I odpowiedź na to była różna, ale jednak gdzieś między słowami, czy nawet wprost wychodziło, że każdy praktycznie miał gdzieś u siebie jakąś redukcję, albo ma problemy ze znalezieniem nowej pracy, albo są różnego typu inne cięcia w firmie. Niby nawet software house, jak się z nimi gadało, większość osób mówiło, że projekty są, ale nigdy to nie brzmiało w pełni przekonywująco, że sytuacja za pół roku się nie zmieni. Um, więc to było bardzo ciekawe, co też było widać po sponsorach. Wiele... Standardowych sponsorów, co widzimy na wielu eventach, zwłaszcza w czasie dobrobytu, jak Sebia, jak Si, zniknęli, nie pojawili się, nie ma po nich żadnych śladów, nawet w najniższych pakietach się nie pojawili. I dlatego myślę, że jeszcze warto można zaznaczyć znowu, że organizatorzy odwalili kawał dobrej roboty, patrząc po tym, jak mały mieli budżet, i że tak naprawdę, jeśli się nie szuka tego, nie szuka się tych miejsc, gdzie koszta były cięte, nie widać tego. Widać, że to naprawdę prezentuje się jak dobrze zrobiony event, dobrze przygotowany. I znowu muszę potwierdzić: agenda była wypełniona wieloma ciekawymi tematami. Nie na wszystkich byłem. Część prezentacji odpuściłem, między innymi zaradą Ameli, która miała chyba prezentację, która ze mną też na długo zostanie. O neuroatypowości. Amelia jest też osobą, która na kanał y, od nas wpada od czasu do czasu y, i ma dużo ciekawych przemyśleń, i właśnie tutaj mówię o neuroatypowości. Jeśli nie wiecie, co to jest, to są takie rzeczy jak dysleksja, y, autyzm, ADHD, gdzie właśnie mówiła o takich osobach w miejscach pracy, trochę rozwijała mitów wokół tych zjawisk. I mówiłem między innymi o tym, jak model pracy hybrydowej jest bardzo korzystny dla tego typu osób, bo na przykład część z nich może być przebodźcowana przez podróż do biura i tak naprawdę w biurze już nie będzie efektywna, a tutaj zaoszczędzamy im tego wysiłku. Że mówi tutaj bardzo jasno o tym, że w takich wypadkach jest bardzo potrzebne no, takie dość indywidualne podejście i zrozumienie potrzeb takich osób i że neuroatypowość wcale nie jest tak rzadka jak nam się wydaje. Bardzo fajnie to zaznaczyła, że jakieś to było traktowane w pewnym sensie jako jednostki chorobowe, teraz już niekoniecznie, że teraz to się po prostu właśnie używa bardziej określenia neuroatypowość, czego nie wiedziałem. Amelia także zwróciła uwagę na coś, co nie wiedziałem, mimo że robiłem materiał w tym temacie. W moim materiale na temat dysleksji powiedziałem, że jest coś takiego jak osoby wysokowrażliwe Amelia potem się ze mną skontaktowała. I wspomniała mi, co też pokazała w tej prezentacji, że badania, na których tamte książki bazowały, były niewłaściwe i tak naprawdę większość osób później zostało zdiagnozowane z autyzmem, które były bohaterami, czy właśnie były podstawą pisania tamtych książek, więc to też było takie dla mnie bardzo ciekawe. Amelia także um, dużo mówiła o tym, że takie, że osoby atypowe czasami potrafią się przebocować i trzeba dać im, im czas. Co ja też postanowiłem wziąć do serca i niestety pod koniec prezentacji konferencji już trochę dla mnie było tego za dużo, bo naprawdę wyjątkowo dużo rozmawiałem na korytarzach, spotkałem wielu z was, spotkałem wiele osób takich jak właśnie tutaj też in, in, nie lubię tego słowa, ale influencerzy, jak właśnie. Amelia, poszklanie na testowanie Maciej Kus, Stefania, chłopaki z jak testować i wielu, wielu innych, naprawdę by pojawiło się ich dużo na tym evencie bo jednak no przyznajmy się szczerze, w tym roku możliwe, że poza test Festem będzie tylko testowares z eventów on-site testerskich, ja wiem, że for developers będzie miał track testerski, ale to nie jest jednak event stricte pod testerów um, więc było dużo osób, które mogą pogadać i trochę, przyznam się, przebodźcowałem, a że chciałam też paść na afterparty, żeby tam uczestniczyć w dyskusjach, bo też było wiele ciekawych dyskusji, to postanowiłem odpuścić zakończenie konferencji i wyjść przed e, kinoutem zamykającym, a szkoda, naprawdę mi po fakcie żałuję, bo to, co słyszałem, co Grzesiek wyczyniał, to, że była to naprawdę fajna prezentacja, więc żałuję, że mnie na niej nie było. Um, no więc to jest moje podsumowanie testo Festa. Uważam, że jak będziecie widzieć gdzieś prezentację z tej konferencji na innych wydarzeniach, warto się na nie przejść, bo było bardzo dobrze przygotowana agenda. Sam event też był bardzo dobrze przygotowany i pamiętajcie, że organizatorzy mają profil na Buy Me Coffee. Będzie link w opisie, gdzie możecie im postawić kawę. I stawiamy ich kawę jak najwięcej, żeby ich było stać, by przygotować za rok event na 10 tysięcy osób. Żeby jednak nas mogło być tam więcej na tej konferencji. To wszystko. Byliście na te Czy macie jakieś osoby, które chcielibyście pozdrowić? Osoby, które poznaliście, lub, lub prezentacje, które wy widzieliście, wam wpadły w pamięć. Chętnie o tym usłyszę. No i widzimy się w odcinku specjalnym w piątek.